Bardzo przepraszam. Popełniłem błąd. Moi drodzy, takie słowa powinny częściej padać w naszym życiu, tak mi się wydaje. Są wśród nas takie osoby, a może każdy z nas ma w sobie coś takiego, że gdy zdarzy nam się popełnić jakiś błąd, podjąć złą decyzję, poprowadzić w jakimś złym kierunku, no to wtedy staramy się za wszelką cenę pokazać, że no tak miało być, to po prostu było tak zaplanowane, tylko po prostu okoliczności potoczyły się inaczej, czy coś takiego. I czasem bywa tak, że człowiek potrafi się tak zafiksować na tym, żeby nie wyszło, że się pomylił, żeby nie wyszło, że źle poszedł, że dochodzi do takich absurdów, że to jest po prostu śmieszne. Myślę, że każdy z nas zna coś takiego z życia. Nie chodzi o to teraz, żeby doszukiwać się, czy ja taki jestem, czy ty taki jesteś, czy ludzie wokół nas tacy są, bo myślę, że nie dochodzi w Ewangelii. Natomiast gdy czytamy dzisiejsze słowa z Ewangelii na tę niedzielę, to możemy zobaczyć, ja tak widzę, gdy czytam te słowa, taką troskę Pana Jezusa, który chce nas zaprosić do tego, byśmy się nawracali. Byśmy się nawracali, to znaczy byśmy mieli w sobie taką możliwość i taką chęć do tego, by zobaczyć na to, co jest za nami. Zrobić taką refleksję swojego życia i zobaczyć, co moglibyśmy zrobić lepiej. Tak jak w tej Ewangelii jest ta historia tych synów, którzy jeden mówi, że nie zrobię tak, a potem zrobił, drugi mówi, że zrobi, a nie zrobił. No wiemy, jak to jest chociażby z domu, gdy mama mówi, żeby coś zrobić, a ja mówię, że zrobię, a potem mam na to wywalone. No to średnio trochę tak wygląda. A jeśli na początku coś tam jakoś marudzę, ale w końcu się nawrócę i to zrobię, no to ostatecznie jest już lepiej, nie? No znamy to, to jest oczywiste. Taka prozaika codzienności. Natomiast tutaj Pan Jezus nas zaprasza do tego, byśmy się zastanowili nad tym, co najważniejsze. Czyli nad naszym życiem, nad naszą wiarą i nad nawróceniem. Wiecie, trwamy teraz w takim czasie, gdzie dużo się mówi o tym, że niektórzy powinni się nawrócić. Chociażby gdy chodzi o osoby Kościoła, że no jeśli tak dalej będzie, to Kościół padnie. Okej, jak najbardziej trzeba im się nawrócić. Ale gdy czytam Ewangelię, to zawsze widzę, zawsze staram się widzieć i myślę, że Pan Bóg chce tego też od nas, od Ciebie, ode mnie, którzy oglądamy to nagranie i czytamy dzisiejszą Ewangelię, że ja mam się nawrócić. Więc wracam do Ciebie, Panie Jezu, i chcę zobaczyć tę nową rzeczywistość w Twoim świetle, w świetle Twojego Słowa, przez modlitwę, przez łaskę święcającą, przez spowiedź i tak dalej. Taka jest dzisiaj Ewangelia. Nie wiem, co Pan Bóg do Ciebie mówi przez nią. Natomiast zachęcam, żebyś był otwarty na Jego Słowo. Może to, co ja Tobie teraz powiedziałem, może to do Ciebie przemawia i może wyciągniesz z tego jakieś wnioski i za nim pójdziesz. Chwała Panu. A może być tak, że Pan Bóg zwraca Twoją uwagę na zupełnie coś innego. Więc słuchaj Go z uwagą. Jeśli masz jakieś wątpliwości, możesz też zapytać księdza o to ze swojej parafii. Bylebyś starał się być blisko Jezusa i ostatecznie po prostu się nawrócić. Ty i ja. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za udział w tym odcinku. No nie ukrywam, że dzisiaj są takie warunki dość trudne, w sensie nie mam aparatu, nie mam, mam tylko z telefonu jadę i jest tak może niezbyt tak, jak było ostatnio. Natomiast Pan Bóg sobie poradzi, oczywiście. Chciałem Wam życzyć pięknego dnia. Rozpoczynamy miesiąc październik i na zakończenie chciałem tylko Wam powiedzieć, żebyście szczególnie zawierzyli ten czas Maryi poprzez modlitwę różańcową, którą tak szczególnie teraz będziemy się nią modlili właśnie w naszych kościołach, żeby tego też nie zabrakło w Twoim i moim życiu, bo Maryja, gdy patrzy się na Ewangelię, gdy patrzy się na życie Jezusa, potrafi wiele wyprosić dla nas, więc tego życzę sobie i Wam. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.